No to ruszamy. Kolejny pojedynek Polaka w trzeciej fazie grupowej World Championship Series. Montreal Soul. W końcu jakiś protos. Showtime w górnym prawym rogu Niemiec. Jeden z najsolidniejszych protosów poza Koreą. Tuż obok Niba, albo może nawet momentami przed Nibem. I w sumie to... Chciałem zobaczyć ten mecz nawet bardzo mocno, bo... Też niejednokrotnie mam problemy z Soulem. Jestem ciekaw, co takiego robi Showtime, że... jest w stanie z nim wygrywać, bo też pamiętam, że Soul nie, narzekał mi troszeczkę na tego zawodnika, że w zasadzie nie może z nim wygrać. No, czego nie próbuję, no to za bardzo nie ma szans. Tak to mówił, tak to opisywał. Zobaczymy. Oczywiście my wierzymy tutaj twardo w Piotra Walukiewicza. Showtime póki co. Ja tutaj będę się oczywiście przypatrywać Bildorderowi Protosa, no bo nie oszukujmy się, też jestem... ciekaw, co można by podpatrzeć, skopiować. Expandzik na 19, no to jak w sumie każdy protoss obecnie, ale bardzo ciekawi mnie, że tutaj nie ma 16 probek, tylko są od razu dwie na symulatorze. To jest inaczej. I na 19 Sabraju Cyber to też w zasadzie większość tak robi. A raz na SFAC oczywiście niezbyt udany. Znaczy, no udany, nieudany, no nie tak jakby na nikogo sensownego tutaj, no jakby, no nikt sensownie nie traci tej SFAC-ki. Także spokojnie, spokojnie. To jest bonus, oczywiście Showtime miał przez chwilę 4 proby na Simulatorze. No i Expandzik, wszystko jest. No dobrze, liczymy tutaj na naszego Trana. Wiemy, że jest w stanie to zrobić, no skoro wygrał z Zestem na turnieju w Kanadzie. Znaczy wygrał z Zestem, wygrał mapę, nie całego pojedynku chyba nie, ale skoro jest w stanie z takimi zawodnikami wygrywać, to spokojnie z Showtime'em też, zwłaszcza, że go spotyka na ladderze i... wie czego się spodziewać, więc no może znajdzie jakiś wytrych, jakąś szansę. Gra na rafineria oraz druga... gra na faktorka oraz druga rafineria. Zabudowa, wszystko jest... O, to jest bardzo fajne. To jest mega fajne ze strony Showtime'a. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Zobaczcie, Reaper się musi zawrócić. To jest super, okej, to kradnę. To po prostu biorę i kradnę, nie? To jest mądre. Całkiem mądre. Rozkminiał widocznie, jakby tutaj z tej proby skorzystać jeszcze. I co można wyskautować. Soul otworzył przejście tej probce. Ale Showtime chyba... No właśnie, co zauważył Showtime? No wszystko w sumie co powinien, nie? Także nie najgorzej. W sumie co innego mógłby zauważyć Showtime? No tylko te drugie baraki, tak? No to wtedy byłby inny timing z Marinesów. A jaka będzie jego reakcja? Zobaczmy. Robo i Twilight grał. Okej, jestem szczęśliwy, że wszedłem do tej gry. Już mamy coś takiego, czego ja w sumie obecnie nie gram. Czy tam raz sobie spróbowałem, ale chcę zobaczyć, jak to robi Showtime. Czyli tak, najpierw było Robo, ale szybko potem Twilight. Jest Warpism grany. A, no dobra, no to jednak kinezja się skończyła. Po prostu Dark Templar drop. Ale to w sumie też takie ciekawe. Bo Showtime jest też człowiekiem, który ma bardzo dużo buildorderów. Jest w stanie spokojnie zaskakiwać. No umówmy się, jak jedziesz na turniej, no to chcesz, musisz umieć zaskakiwać też. Także zobaczymy, czy Soul się na to złapie, czy też nie. No on tutaj ewidentnie celuje w jakiś timing na trzecią bazę, ale tego timingu nie będzie, więc wydaje mi się, że to może być lekka katastrofa Soula. No ale też liczę, że jednak... że jednak nie będę mieć racji. Jednak liczę, że nie będę mieć racji. Warpism wylatuje. Trzy gatewaye. No. Zero informacji ma Soul. Bardzo mnie to niepokoi w tym momencie. Tutaj bardzo ładnie ustawiona mina. Bardzo fajnie, bo tutaj jest miejsce, w którym Oracle buszuje bezkarnie. I oczywiście Oracle się spodziewa Soul. Jest robiony eBay. Wszystko fajnie, tylko że te Dark Templary będą przed turretami. To wszystko jest też no naprawdę solidny timing ze strony Showtime'a. No on jest znany z perfekcyjnej gry. Więc wiadomo, że atak będzie wymierzony idealnie. No i niestety Soul będzie za chwileczkę w mocnych tarapatach, zwłaszcza, że to będzie nie jeden, nie dwa Dark Templary, ale aż trzy dobudówki zagrożone, turety niepostawione, skana nie widzę żadnego. No niestety, to może być GG w zasadzie w każdym momencie. Nie widzę nadziei dla Polaka. Taka smutna, jeszcze do budówki niszczy, więc to wszystko robi Showtime tak, jak robić się powinno. Niestety jest... no przynajmniej ten natural minimalnie pobroniony, ale w głównej bazie pożoga. Obydwie do budówki zniszczone, to już jest ogromna strata, a co dopiero jeszcze te straty w SCV-ach. No i oczywiście Showtime, trzecia baza.
przejście w Blinka, przejście w... no we wszystko, co tylko w sumie już chce. Nawet gateway kolejne będzie sobie robić Showtime. Wszystkie dowodówki zniszczył, to jest potworna ilość czasu, jaką stracił teraz Soul. Jeszcze STV-y padają, jeszcze tutaj chwilę ten Dark Templar będzie... No nie ma nadziei, po prostu. Szkoda, że samym Builderem to wygra. Bardzo szkoda. Może ostatecznie ten Dark Templar padnie, ale to... Jeszcze Supply Depota można zniszczyć. Bez najmniejszych problemów. Także smutna gra dla naszego zawodnika. Soul to Showtime to zwycięży. No nie wierzę, że tego Showtime nie zwycięży. Ja bym chciał wierzyć, że się zdarzy cud tak jak na Odyseju z Ziggim. Ja po prostu wiem, że to nie jest Zugeliang. Ja po prostu wiem, na co stać Showtime'a. 8 gateway'ów już ma. Immortale robi. Sentry na pewno, dokładnie, sentry są. Kolejny Dark Templar namolny. No mina tutaj powinna wyjaśnić. Dokładnie. No źle, 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 źle poszło. Szkoda, bo to też taka trochę frustrująca przewaga, przegrana dla Soula. Nawet nie zagrał swojej gry, nie miał szansy jej zagrać. Został wybity z rytmu momentalnie. 61, 36, no to nie są te proporcje zbieraczy, jakie byśmy chcieli. Na szczęście desant nie został zauważony, no ale oczywiście Showtime już się spodziewa takich rzeczy. Zobaczcie w ogóle, jaką wizję ma Showtime. Tu ma wizję permanentną na górze mapy. Na dole nie ma, ale tutaj stoi armia, więc też jest na luzie. No gra w zasadzie perfekcyjnie. Smutnie, nie? Tam pewnie Niemcy się na streamie cieszą. Tutaj tak trochę smutnie, mam wrażenie. No zobaczmy, jak cię mina walnie. No nie walnie nawet mina. No i do tego jeszcze Medivac. No i tutaj defensywa. No co zrobisz, jak nic nie zrobisz, prawda? No tutaj chociaż nie ma obrony. Przynajmniej tyle. Jak ta mina? Ona zostanie też zniszczona. Oczywiście dalej w glewie idzie Showtime, czyli Immortale, Stalkery, Adeptki, Sentry. To jest taka, no też całkiem niezła kompozycja, trzeba przyznać. Taka kompozycja, którą spokojnie można wykończyć te rana dość szybko, zwłaszcza w sytuacji, gdy mamy przewagę. No trzecia baza to nie ma szansy, żeby się zakończyła. Viking ładnie patroluje, żeby odganiać warpizma, ale tym razem to frontalnie podejdzie Showtime. No i będzie próba ostatniej obrony, ale próba jest co najmniej trudna. Żeby nie powiedzieć niemożliwa. Nie do przetrawienia teraz. No i nie, jeszcze zostanie złapany chyba force fieldami. Częściowo. Trzecia baza elegancko zatrzymana jedną adeptką. Jeszcze nie ma glewi, ale zaraz będą. No już GG. Well played nawet z ust Soula. Także szybka rozgrywka. No i wystarczyło to Showtime'owi. Dobra, no jednak smutno. Laser jest cały czas poza grą, więc w sumie co tak... No tak jakby czekamy na Lasera, prawda? Ale też zerknęliśmy sobie na Soula. Soul przegrywa pierwszy pojedynek w swojej grupie. Ziggy, nie wiem jak tam wygląda gra z Klazurem, więc łatwo to na pewno nie ma. Mana wygrał z Expectem, no to się tego spodziewaliśmy. Hehe, taki żart. To skumał, ten skumał. Showtime ci bardzo Zokę przypomina. Nie no, Zokę nie był aż tak solidny, chyba... Nie no, zwykle... No, no nie, to Niemiec, to Niemiec, tak. No dobra, wydarzyło się. Nokdar. Lukas Gato, dziękuję za followy, witamy. No dobrze, to chwila przeczekania. I zaraz będziemy ruszać się, no przypuszczalnie z Lazerem. Siema Zelco, witamy. Zylcu wrócił z jakiejś imprezki, że tak elohere, z buta. Witamy oczywiście. No dobra. Za momencik. Kolejni Polacy w akcji. Ziggy jest w grze, mana jest poza gierką. No dobrze, jak to? Znów nie macha flaga? Nie wiem czemu w sumie się to dzieje, ale już naprawiam. Znaczy w sumie to nie wiem czy naprawiam, ale staram się, sekunda. Momencik. Co z tą flagą, panie Zergling? Już z powrotem. Coś przez tryb studio się dzieje dziwnego.
O moment, może ja jedną rzecz sprawdzę jeszcze. A, dobra, już chyba wiem nawet dlaczego. A, już jest okej okay raczej. Powinno być okej, okay, zobaczymy. Widzicie, co admin pisze? Nie startujcie drugiego meczu przed tym, jak powiem, że możecie. A. Nie no, to tak dobrze, że tak robi w sumie. Bo mogłaby być lipa. Do której stream? No jeszcze ta faza grupowa, przypuszczalnie trzecia, może nawet czwarta w nocy. Tutaj na pewno chcą chłopaki już ładnie wszystko, no się nie wszystko, sporo gier pokazać. W miarę możliwości, więc to nie będzie szło tak czym prędzej, czym prędzej. Jak tam w ogóle Serral? Zobaczmy. No spili pili 2-0. DNS przegrał mapę z Sejterem jakimś? Kto to jest ten Sejter? Nie kojarzę za bardzo. No dobrze, to pokażmy właśnie, na co ja tutaj patrzę. Przy okazji, z racji, że czekamy. Może zaraz nawet jakiś clean feed, skoro Polacy jeszcze nie grają. Tak, póki co przejdziemy w taki stan troszeczkę oczekiwania, więc muzyczka. Co, że niby za stary? Posadzasz. Dobra. Wardy streamuje niby na Sempera. Okej. Dobra, dajcie mi chwilę, spróbuję znaleźć jakiś kolejny pojedynek. No wiadomo, że czekamy na Lazera, którego ja tutaj mocno dopinguję. Ale... ups. Okej, to było niepokojące. Którego ja tutaj mocno dopinguję, sorry. Nie. No Narcia powinien bez problemu wyjść z grupy. Chociaż w sumie Jutarmalno jest groźny. Boże, co ta muzyka taka? Chciałem, że jakaś spokojniejsza będzie, no ale dobra. Średnio teraz taka pasuje. Taka bitewna, bojowa. Soul. Soul nie, Ziggy jako ma ciężką grupę, Kalazor, Harstem, Namshar. Ale podejrzewam, że on już jest zwycięzcą. Czy wsparcie dotarło, Lancelot? Jeżeli było anonimowe, to nie wiem niestety. Ale się dowiem po streamie. Jak ten, to bardzo dziękuję. Jak było z tym z alarmem, to nic u mnie nie wyskoczyło jeszcze. Ale dziękuję bardzo za same chęci, nie? Dobrze, że jest stream, to przynajmniej można ogarniać materiał na poprawki i coś obejrzeć. No dobra. Czekamy chwilę. Dobra, jeszcze zerknę może na tego clean feeda, tylko ja to muszę wyłączyć póki co. Dobra, sekundka. Dajmy szansę temu clean feedowi. Puck na Scarlet. No to wybrali grę. Tacy Polacy grają, oni pokazują pak na Scarlet. No ale dobra, niech sobie leci w sumie. Czemu nie? Sorry, źle kliknąłem. Teraz jest dobrze. Dobra, no to my się czaimy na Polaków. Cokolwiek by to nie znaczyło, jednocześnie możecie sobie poobczajać grę. PBZ. Wszyscy widzę w szoku, że Major odpadł. Tak, no zdecydowanie nie chcę opuścić teraz Polaka. Ale wszyscy czekają z drugim meczem w sumie, no to tak admin trochę trzyma. Wiadomo, czy z sensem, czy bez sensu, no ale widocznie chcą być w tych odpowiednich ramach czasowych. Wiadomo, jest rozpiska, nie? Oni tam starają się trzymać w miarę tej rozpiski, żeby było porządnie. Nercie mówi, że mają kastera, czy nie, nie wiem. No okej, nieważne, jakieś tutaj
walki są minimalne. Czy mogli zacząć, czy nie mogli zacząć tej gry pokazywać. Dobra, co się dzieje w ogóle tutaj? Puck na Scarlet. Aha, jest początek gry, jest zaczęcie od Stalkera i chyba próba ukrycia jakiejś technologii. Ups. Zepsułem coś. Nieważne, nie było mnie. Dobra. Witamy Linka Karo, cześć, cześć. Czy masz ktoś pod linko, ręką Linka z punktami WCS? Admin pisze, że będzie surowy jeszcze przez 2 godziny. W jakiej formie jest teraz Nercio? Ciężko powiedzieć, bardzo ciężko powiedzieć. Znaczy zawsze jest w formie, w której może wygrać, w sumie. Co tutaj się dzieje? Scarlet wygrywa 1-0. A, Puck będzie najprawdopodobniej grać Olina. Z... albo Timing, z charge lotami. Coś takiego tutaj bym wam wywróżył póki co. Dobra, to ja czekam. Dobra, ja się jeszcze tylko spytam Elazera orientacyjnie, jaka jest jego następna gierka. Nie mam żadnego opóźnienia, nie trzeba na lanie. Jak na razie Nercio wygra pierwszą mapę, no to tak, no spodziewamy się, że jednak Nercio to jest no, tak w miarę solidny, nie? Rzadko ma takie mocne spadki formy. Z Uthermalem z reguły wygrywa, no nie oszukujmy się. Są to niełatwe gry, ale z reguły wygrywa, no jest jednak trochę taki cwaniszy, bo Uthermal to jest taki cwaniak, ale Nercio jeszcze bardziej potrafi przycwaniaczyć. O jacie, jaki Olin tutaj ze strony Scarlet. Dobra, nawet pokażmy to na pełnym screenie. Chociaż muzyka zupełnie nie pasuje do sytuacji, nie? W ogóle nic tutaj nie pasuje w tym momencie, mam wrażenie. Zobaczmy, jak te dźwięki na Clean Feedzie przy okazji. Widzę, że fatalne. Do tego nas przyzwyczaili. Sorry, tutaj ta muzyka ewidentnie nie pasuje. Trzeba wszystko osobno włączać, wyłączać. I co, Scarlet 2-0 z Puckiem. Bardzo łatwo, bardzo prosto. Bez historii trochę. Ale ciekawe w sumie nawet Olin, nie? Bo 3 bazy mimo wszystko u Zerga są. Taki intrygujący. Można by to nagrać z tego poradnik. Aczkolwiek już jest jakaś też proxy hacha, więc to jest takie niby podobne, ale trochę inne. Takie bardziej na taki mega wysoki poziom to jest, mam wrażenie. Tak. Kelazur 2-0 z Ziggiem, no tak właśnie. Niestety się pewnie już tutaj spokojnie na większość spodziewała. Kelazur dalej ciśnie w Korei. No, gra taka bez zaciętości. Ale niestety takie się też zdarzają. Zobaczmy, gdzie wszedł pewien Ukrainiec. Jezu, jaki dźwięk, jak mnie przestraszył. Możecie przynajmniej sobie po raz pierwszy w zasadzie zobaczyć publiczność i scenę. Chociaż czy one się jakoś mocno zmieniają z eventu na event, no nie wiem. Szybka gierka. Ale ja sobie jeszcze sprawdzę jeden pojedynek, który w tym momencie tutaj mogłem do niego wbić, ale on nie jest zbytnio dla nas interesujący. Scarlet, I don't know if you could hear it, but crowds are here and here in full force. The support and the rooting was incredible. Wow! Scarlet, grac! Zobaczmy tę żywiołową publikę. Czekamy na grę. It's just like WCS Montreal last year. It was a great tournament. The crowd was great, so it's good to see everyone here again. Now, sure, I'll give you guys some time to... There you go, a little weaker, but you're good nature. Now, before you got into the game, when I went up to you and just said, hi, good luck, you know, let's do this thing, you did mention that last year it was the same thing. So how sweet was it to repeat what you did in our home country in front of the home crowd?
Yeah, I was kind of surprised I got to play him again first, because he was my first opponent last year here, and I think the series went pretty much the same way as last year. Well, I just do a couple more questions. In the game one, we all witnessed a drop of the server. Really, from a pro gamer's perspective, when you're in the middle of the game and something happens, technical difficulty, how annoying is it? How difficult is it to get back into the focus? Well, it depends what's happening in the game, but when it takes a long time like that, you can kind of like forget what was happening in the game. Like, Puck actually asked me, he was like, what was happening? I forget. So I told him, like, you had 2 hours to buy my natural, you just killed my creep tumor. No, I told him what was happening, yeah, so. Yeah, I loved it. Congratulations. It was a great game back and forth, great series, and congratulations on advancements. And continue on, streaming through. No i gratulacje. Na tej gry za bardzo nie nagrywałem, nie pokazywałem, bo w sumie to by było jakieś 5 minut all-in i nawet pierwszej mapy by nie było, także trochę słabo. Czekamy cały czas na lasera, ale my możemy sobie pooglądać przy okazji to, co tam nam pokazują. Zawsze to jakieś ruchome światełka, wybuchy i eksplozje. No i jakieś tam komentarze z tego, co słyszę. Mi się wydaje, czy słyszę też... A, zombie grab, dokładnie. Dobra. Czekamy cały czas. Admini trzymają rygor. Kaganiec na każdym zawodniku założony. Nie ma startowania. Po prostu nie ma opcji. Nie startujemy, czekamy. Cierpliwie. Ciekawe, czy usadzą nam Elazera na main stage'u. Bo mogliby. Chociaż nie jestem tego jakimś niesamowitym zwolennikiem, no bo wtedy jakby na przykład przypadkiem zalagował, bo to wiadomo, jaka jest zasada laga. 7 godzin 36 minut już jest stream, nic nie zalagowało. No przynajmniej nic u mnie. Nic się nie zepsuło, a potem ciach, raz to trafi i już pozamiatane. A potem, że mam tylko screen feeda lecieć. Chociaż już pewnie jutro i pojutrze tak możliwe, że będzie. Zobaczymy. Muszę się zresztą dopytać. Nip z Semperem wyjaśnił, no to spoko. Geralt, rozumiem, że tam buildordery podpatrywałeś. Nawet nie było w tym wywiadzie za bardzo co tłumaczyć, prawdę mówiąc. No. I'm very happy i inne takie, i że jakiś stres przed grami. Jakie tam normalne odpowiedzi. Ciężko w zasadzie usłyszeć jakieś nowości od graczy, no bo co mają za każdym razem myśleć nad tym, jakie nowości powiedzieć? No myślę, że raczej myślą nad grami bardziej. No dobrze, cały czas laser czeka. Wszyscy czekamy. A no tak, przecież event jest w Kanadzie, a Scarlett jest z Kanady, no tak. No. To by się zgadzało. Zakochałem się, pewnie, że się w laserze zakochałem, proszę cię. To mikrolingami? Niemożliwe. Nie no, z jakiegoś pokazywałem, Soula pokazywałem, nerdcio mana to tak chyba za bardzo nie mam jak w tym momencie. No bo w sumie mana też nie ma gry, no. Mana albo właśnie laser pewnie spróbuję, jak się uda. Wbić. Showtime z Probem będą na mainie. To też nawet niezły. O, widzę, że goście nawet pamiętają pojedynek Niba z Probem z Walencji. No dobrze. Yeah, Showtime versus Probe, actually, I'm pretty excited for it. I don't know if they'll be casting that, but I'm sure we'll have PvP experts on the desk, and it's just going to be really awesome hearing that. Mana. Że dużo pana za mano. Jeżeli... No tak, Lazar na Maxeda, no mówię, że to będzie taka miazga z Protosa, że może aż smutno patrzeć, a Mana będzie wojować z tym, z Nibem. Najprawdopodobniej, znaczy się. One time round of 32, how that happens, and then the second group stage, and we all look at each other like, what is happening? But I just really think. No dobra, to może się uda do many wbić w sumie. No tak fajnie by każdego też pokazać, zobaczyć formę, zobaczyć czym tam się, nie wiem, jednostki czy myszka trzęsie. Betra Zawale z 2001, dziękuję za followa, witamy. Też mnie ciekawi w sumie, jak Mana. Tak, Mana z Nibem to jest fajne. Takie naprawdę mocarne może być. Mana ma taką dziwną umiejętność w PvP,
że potrafi zrobić taki comeback, taki powrót do gry, że w ogóle to jest jakiś absurd, a to się w PvP no, za bardzo nie zdarza. Pamiętam kiedyś chyba na Dreamhacku, na Hero, Rańczyka coś takiego zrobił, w ogóle nie ogarniałem, nie? Oczywiście Blinkstalkerami, bo Mana też jest z tego trochę znany. A, odliczanie mamy nawet tutaj, okej. Okay. I dalej żaden drugi mecz nie może wystartować. Czekamy na finałowe potwierdzenie, mówi nam admin. Także zaraz, chwileczkę. Jeszcze potwierdzą. O, Kamel, ciśniesz coś? Nieźle. Też coś może mi się uda w domu pocisnąć, ale zobaczyłem. Póki co to bardziej tak spacerki sobie cisnę. I bardzo takie, dla faceta to idealnie, takie spacerki, nie? Mięśnie rosną. Nie no. Spokojnie, wszystko po kolei. Soul jest w jakiejś poczekalni, pewnie będzie tam grać na Yiga. Na Yiga z Kanady będzie grać Soul, ale no, czekamy nam. O, jest, fantastycznie. Mamy zaproszenie do gry z Maną. Wszystko zapowiada się co najmniej nieźle. No proszę bardzo. Proszę bardzo, Mr. Mana. Dobra, to ja zamykam już Clean Feeda. Chociaż nie wiem, za ile oni startują. Czekajcie. Okej, okay, może... Dobra, już, Jezu. To już! Zwincie to wszystko. Dobra, jest to. To zapauzujemy, żeby nam nie lagowało i nas nie stresowało. Gra już tam, ten się pojawiła, super. No dobra, ludzie, Mana. Grzegorz Komincz, proto z Polski. Kurczę, będzie grać z Nibem. Aha, dobra, jeszcze się nie nagrywa, moment. Jeszcze nie budujemy. Jeszcze takie. Dobrze. Pora na Grzegorza. Nie! Oj, ja muszę jeszcze skończyć nagranie poprzednie. Nieważne.